Kiedyś bardzo mnie dotknął fakt, kiedy czytałem Pismo Święte, opis stworzenia świata. I tam są zapisy o tym, że Pan Bóg stworzył powierzchnię ziemi, że ta powierzchnia ziemi była naprzeciw Pana Boga. Wszystko to, co było stwarzane na tej powierzchni ziemi. Ale dosłownie, biorąc ten tekst, to jest tam napisane, że na obliczu ziemi, nie tyle na powierzchni, co na obliczu ziemi. Ziemia została stworzona jak gdyby jako takie vis-a-vis od Pana Boga, od vis-a-vis tego oblicza Bożego. Z tym, że ziemia była stworzona, natomiast Pan Bóg jest ciągle pozostawał tą stroną niewidzialną. I ciągle ta ziemia wraz z tym, który został na niej stworzony i ten, który miał już konkretną swoją twarz, czyli człowiek, największe, najwspanialsze stworzenie, korona stworzeń, że ta ziemia ciągle oczekiwała na tą możliwość zobaczenia oblicza Bożego. Że to było to wyczekiwanie, to widać było też w ludziach wielkich, patriarchach. To oczekiwanie było w Mojżeszu, który prosił Pana Boga o to, żeby mógł zobaczyć Twoją twarz. Tą samą prośbę do Pana Boga kierował Eliasz, że mógł zobaczyć Ciebie twarzą w twarz. Ani jeden, ani drugi nie mógł tego uczynić. Miał spotkanie z Panem Bogiem na górze Choreb, ale jeden i drugi mógł zobaczyć tylko plecy Pana Boga. Pan Bóg już przeszedł. On jak gdyby za późno weszli w to oglądanie Pana Boga. Mogli zobaczyć tylko Jego plecy. Ale to ciągłe oczekiwanie było żywe w narodzie izraelskim. I potem był ten moment, kiedy Pan Bóg ukazał się na tej ziemi. To, co tak często śpiewamy jako psalm responsoryjny, jako werset tego psalmu w okresie Bożego Narodzenia. Ziemia ujrzała swojego Zbawiciela, to oblicze ziemi ujrzało oblicze swojego Stwórcy, swojego Zbawiciela. Bóg okazał to oblicze w swoim Synu Jezusie Chrystusie. To jest ta widzialna twarz Pana Boga. Kto mnie widzi, widzi Ojca. I teraz, gdyby kontynuując tą myśl, można by mieć to oczekiwanie, to pragnienie, tą pewność wręcz, że ta twarz ziemi będzie twarzą pogodną, zadowoloną, że tego Pana Boga mogło wreszcie zobaczyć, mogło zobaczyć swojego Zbawiciela. Ale tak naprawdę Pan Bóg już wcześniej przewidział tą sytuację, że tak wcale nie będzie, że ziemia się odwróci od swojego Stwórcy, że nim pogardzi. To jest to słowo, które słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Pieśń sługi Jahwe, te cztery pieśni, to jest jedna z nich, które powstały 6 wieków przed przyjściem Chrystusa i gdzie jest powiedziane, że ten Bóg, który przyszedł w swoim słudze w Jezusie Chrystusie, jest tym, który nie zasłonił swojej twarzy przed zniewaganiem i opluciem. Natomiast o tej ziemi, o człowieku zostało tam powiedziane, że przed nim zakrywa się swą twarz. Ziemia, czyli ostatecznie człowiek, jako istota najrozumniejsza, szczyt stworzeń, przed tym Bogiem, tak jak On się objawił, zakrył swoją twarz. Nie chciał na Niego patrzeć. Tą twarz Boga znieważył, tą twarzą pogardził. Jest tu powiedziane, że ja mojej twarzy nie zasłoniłem, ale przed czym, jaka była reakcja tej strony ziemskiej, strony ludzkiej, zniewagi i oplucie. Opluliśmy tą twarz Pana Boga. Owszem, Chrystus liczył i nie przeliczył się z tym, że będzie miał wciąż to wsparcie ze strony Ojca. Dlatego w tej pieśni mówi: ja uczyniłem moją twarz jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. To jest ta twarz kamienna Pana Boga. Ta twarz nie w znaczeniu
że nic ją nie rusza, ale to jest ta twarz, która jest pełna tej determinacji, żeby spełnić wolę Pana Boga, żeby się nie gniewać, nie oburzać, nie odrzucać tego, który się na tą twarz odwraca, nie chce ją przyjąć, znieważa tą twarz. O Chrystusie jest powiedziane w Ewangelii Świętego Łukasza, że w pewnym momencie swojej historii, w tym momencie kluczowym, jak w dzisiejszej Ewangelii, to jest ten moment kluczowy, przełomowy w Ewangelii Świętego Łukasza, ale i podobnie u Świętego Marka, dzisiaj w Ewangelii, ale podobnie jest u Świętego Łukasza, że to wyjście do Cezarei Filipowej to jest to miejsce, gdzie Chrystus idzie od tego miejsca, począwszy w kierunku Jerozolimy, żeby tam umrzeć. I Święty Łukasz mówi o tym, że Chrystus wtedy, jak patrzy na tę Jerozolimę i zaczął iść w tym kierunku Jerozolimy, to on utwardził swoją twarz, zatwardził swoją twarz. Ta twarz stała się kamienna, właśnie nie jako taka cyniczna, że nic mnie nie rusza, tylko ta twarz, która ma jedno przed oczyma, spełnić wolę Ojca, ta twarz, która poszła aż na krzyż i została tam dotknięta, tam została znieważona. Chrystus jest tym, który ma tą twarz, która jest otwarta na działanie Ojca. I to jest to, co ma Chrystus, natomiast to jest też coś, czego nie ma człowiek. Nawet najbliższy Panu Bogu, nawet ten, któremu Pan Bóg tyle objawił, jak świętemu Piotrowi. Jest powiedziane, że w Ewangelii Mateusza, w tym paralelnym fragmencie, że to, co otrzymałeś, to, że wiesz, że jestem Mesjaszem, Synem Boga Żywego, to nie jest z ciebie, tylko że Ojciec mi to objawił i że Piotr właśnie ma to najgłębsze poznanie, kim jest Jezus Chrystus, nie z siebie, ale od Boga. Ale jest to rzecz ciekawa, na którą zwraca uwagę też święty Beda w swoim komentarzu, że na to powiedzenie, że kim teraz jest Chrystus, jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego, że Chrystus odpowiada co? Zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów uczonych w piśmie, będzie zabity, a po trzech dniach zmartwychwstanie. Chrystus nie mówi, będę Mesjaszem, czyli tym człowiekiem wielkim, tym oczekiwanym królem, kapłanem, prorokiem. To prawda, ale zabronił o tym mówić, żeby nie być źle rozumiany. Chrystus nie mówi, że teraz będę tym wielkim Mesjaszem, tylko pokazuje coś innego. Będę Synem Człowieczym. A kim jest ten Syn Człowieczy? To jest to, co zostało pokazane w tym hymnie chrystologicznym świętego Pawła w liście do Filipian, że On, który był równy Bogu, był Bogiem, On uniżył samego siebie, stał się człowiekiem, stał się ostatnim, przyjął grzech człowieka i stał się człowiekiem wręcz odrzuconym, potępionym, ostatnim. Był człowiekiem przeklętym, tym, przed kim zakryło się twarz, a jego samego przybiło się do krzyża. To jest ten Syn Człowieczy i Chrystus pokazuje tą drogę. Jak gdyby to jest ten krzyż, który jest tutaj pokazany tak geograficznie, że święty Piotr widzi Chrystusa w tym świecie, że on go widzi jak gdyby w tej pozycji horyzontalnej. Przyjdziesz i ten świat zostanie przemieniony. Będziesz tym, który się objawił, będziesz tym, który zmieni ten świat. A Chrystus mówi, ale ja będę tym, który będzie miał tą postawę jak gdyby horyzontalną. Zejdę z góry na dół, stanę się z Bogiem, z Boga, z równego Bogu, stanę się tym, który będzie ostatnim, będzie wyniszczony. I to jest właśnie ta teraz opcja, którą przyjmuje Chrystus. Co to też dla nas znaczy, że my też mamy te oczekiwania takie jak święty Piotr, że my mamy te oczekiwania takie bardzo horyzontalne. Kiedy Chrystus przyjdzie, to będzie Mesjaszem, zrobi to czy tamto,
na tej ziemi, że objawi siebie, nie wiem, może zlikwiduje naszych wrogów, może zlikwiduje choroby, może pomoże nam, pokaże tą wielkość Pana Boga na naszej ziemi. A Chrystus ciągle pokazuje, że On chce być tym, który pokazuje tą opcję horyzontalną, tą opcję ujrzenia, że Chrystus do tego nas zaprasza, jak zapraszał świętego Piotra, tak zaprasza i nas do tego naśladowania, że tylko przyjąć tą pozycję wertykalną tego Boga wielkiego, który się objawia w tym świecie, to jest rzecz jakby prosta, naturalna. Natomiast zobaczyć Boga, właśnie tego, który przychodzi, który objawia swoją twarz w Chrystusie, objawia swoją twarz teraz w człowieku, który jest odrzucony, w tym człowieku, który jest biedny, w tym człowieku, który staje się naszym wrogiem. Zobaczyć tego Pana Boga, to jest chrześcijaństwo. Tylko ten, który ma to podobieństwo do Jezusa Chrystusa, ma jego mentalność, potrafi to zobaczyć. Kiedy mamy inną mentalność, mamy mentalność człowieka tego świata, czyli tą mentalność, którą ma też władca tego świata, demon. Że teraz odrzucić Chrystusa, odrzucić cierpienie, odrzucić to uniżenie, odrzucić pokorę, odrzucić to, że tą postawę Chrystusa, który staje się ostatni, daje się bić w twarz, daje się obwinić niesprawiedliwie, że ktoś, kto nie przyjmuje tej postawy, kto jest postawą Bożą, jest kimś, kto nie ma nic wspólnego z Chrystusem, jest z tym, który ma mentalność tego świata, a więc też mentalność demona. Żeby przyjąć Chrystusa, trzeba jak gdyby odrzucić ten świat. Trzeba przyjąć tą mentalność Jezusa Chrystusa, to Jego uniżenie. Jest takie opowiadanie tradycyjne, ale piękne. Myślę, że ono zawiera bardzo głęboką myśl. Mianowicie kiedy, a to jest bodajże VI wiek naszej ery, kiedy cesarz chrześcijański Heraklit odbija, czy dostaje relikwie Krzyża Świętego, które zagarnęli wcześniej Persowie z Konstantynopola, postanawia w sposób uroczysty wnieść te relikwie Krzyża Świętego do swojej stolicy. I jako cesarz, jako monarcha, sam osobiście niesie te relikwie na swoich ramionach. Kiedy dochodzą do bramy miasta, ten cesarz nie jest w stanie przystąpić progu miasta. Jakaś niewidzialna siła go zatrzymuje. I słyszy wtedy słowo, czy ma to głębokie przekonanie, że tak jak jesteś ubrany, to co prezentujesz, czyli z tymi insygniami władzy, z tymi strojami, z tym całym dworem, z tym całym przepychem, nie jesteś w stanie nieść krzyża. Dlatego cesarz to rozumie, przebiera się, ubiera szaty, może nie ostatniego żebraka z tego miasta, ale szaty jakiegoś plebejusza, zwykłego mieszkańca tego miasta i dopiero jest w stanie wnieść ten krzyż do swojej stolicy. To niby opowiadanie, to niby jakaś tradycja, która zasadza się na autentycznym fakcie, że te relikwie zostały przez chrześcijaństwo na nowo osiągnięte. Ale coś jest też w tym, że bo co ta tradycja chce nam przekazać, żeby móc nieść krzyż, żeby mieć tą mentalność Chrystusa, musimy się wyrzec tego splendoru zewnętrznego. Musimy przyjąć to, co ma Chrystus, tą postawę uniżenia, tę postawę tak zwanej kenozy, tego wewnętrznego ogołocenia, że tylko wtedy jesteśmy w stanie krzyż zrozumieć, tylko jesteśmy w stanie ten krzyż pokochać, tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zobaczyć w tym, który został ukrzyżowany, oblicze Boga. Inaczej mamy tylko to oblicze tego Mesjasza triumfującego, który ostatecznie nie jest tym,
też jest tym, tą twarzą Pana Boga, ale żeby była ta pełna twarz, to nie wystarczy tylko ten wymiar horyzontalny, poziomy, że potrzeba też tego wymiaru horyzontalnego, a więc ostatecznie potrzeba krzyża, żeby się te dwa wymiary między sobą skrzyżowały, żeby był ten pełny wymiar Jezusa Chrystusa, wymiar krzyża.